witamy serdecznie. Witam w imieniu Dashbur. Witam w imieniu całego naszego koła, którego tutaj jesteśmy przedstawicielami dzisiaj. No i Marcina. I nie wiem, Kamilu, czy pamiętasz Marcina? Marcin był na naszym ostatnim polowaniu na kozły powożącym bryczką. Dzisiaj z uwagi na to, że nie przyjechałeś do nas, więc chcemy po prostu pokazać Ci inny sposób polowania, jak polujemy na lisy. Dzisiaj będzie polowanie, więc pokażemy Ci nasze tradycyjne polowanie, które się u nas w kole na lisy odbywa bardzo często. Mogę dodać, że w kole mamy około 12 jeźdźców, którzy aktywnie z koni polują, jak mają tylko ochotę. I zobaczysz, jak to po prostu wychodzi. Natomiast w późniejszym etapie zobaczysz, chcemy Ci też pokazać troszeczkę z życia naszego koła. Może Ci się to przyda do jakiegoś materiału. Także słuchajcie, dzisiaj z uwagi na to, że na tym obwodzie, na którym tutaj jesteśmy, na którym mieszkamy praktycznie, nie ma już lisów. Było 100 w planie, 98 jest wykonanych, więc pakujemy konie na przyczepkę, przejeżdżamy 15 km dalej na kolejny obwód i tam jeszcze mamy lisów sporo i tam, tam zapolujemy. Także moi drodzy, do zobaczenia za chwilę. Kochani, więc co mogę powiedzieć odnośnie polowania konno? Po pierwsze, łączymy pasję jeździecką z polowaniem. Jedziemy w łowisko, niedaleko, na obwód numer 72. Tam jeszcze mamy lisów, chyba ze 30 do wykonania. Słabo, żeśmy się starali na tamtym obwodzie. I co mogę powiedzieć na temat polowania z koni? Jak to wygląda w ogóle? No, sporo zobaczycie, bo zaraz będziemy, prawda, nagrywać. Natomiast chciałbym powiedzieć, że wygląda to w ten sposób, że po pierwsze łączymy naszą pasję jeździecką z końmi. Tak jak już wcześniej wspominałem, myśliwych naszego koła jeździ konno około 12 osób i bardzo często, prawda, wspólnie polujemy w ten sposób. Fajnie jest, bo możemy, prawda, wjechać tam, gdzie się samochodem nie da wjechać albo jest trudno. Po drugie, możemy obkładać większy teren, prawda, i z innej perspektywy zupełnie niż z podchodu czy z samochodu go oglądać. Także to jest niesamowity plus tego wszystkiego. Poza tym samo te przebywanie z końmi, oglądanie przyrody z grzbietu konia jest niebywałe. Od razu powiem, że absolutnie nie wygląda to w ten sposób, że my, prawda, jedziemy i strzelamy z grzbietów koni, chociaż konie są świetnie ostrzelane, nie boją się wystrzału, ani te, które pracują w bryczce, ani te, które pracują u nas w siodłach. Natomiast nigdy oczywiście tego nie robimy. Jak zobaczycie, konie przywiązujemy po prostu w pewnym miejscu do drzew. One są tak przyzwyczajone, że nawet gdyby nasz podchód trwał 2 godziny, one sobie grzecznie na nas zaczekają. Słuchajcie, tutaj może powiem, bo Monty, stój. Tutaj na tym polu, taka ciekawostka, będzie kukurydza siana wiosną. Po lewej są młodniki, po prawej jest młodnik co najmniej 1,5 km i w związku z tym z rolnikiem uzgodniliśmy, że stawiamy tutaj ambonę. Ta ambona powstała dosłownie 2 tygodnie temu, ale już mamy po prostu takie zabezpieczenie przed siewem i będziemy tutaj pilnować. A tymczasem jedziemy w takie miejsca, gdzie spodziewamy się lisów. Dashbur. Jak? Cisza?
świetnie, bo słuchajcie, można tak wszystko idealnie utropić na każdej dróżce. Przed chwilą żeśmy widzieli takie zmarznięte, bo jest minus jeden w sumie, ślady wilka. I to nie napawa optymizmem niestety. No ale cóż, jedziemy. Dobra, schodzimy, Marcinku, przywiążemy tu konia. Dobry koń. Dobry koń. Popuścimy popręgi. Bardzo dobry teren na podchód. Pójdziemy takie górki za chwileczkę, ale konie tu zostawimy, niech odpoczną sobie troszeczkę, a my przygotujemy się i pójdziemy tam, pokażemy wam jak, jaki fajny teren to jest przede wszystkim. Chodź, Monty, chodź. Moi drodzy, na razie oczywiście broń jest niezaładowana, a już tak naprawdę magazynek mogę wyłożyć. Trochę się zmachałem na tym koniu, ale to norma. Musimy nabrać, słuchajcie, kondycji też po zimie. Zakładamy nasze maskujące stroje i zaraz idziemy na podwórko. Kapelusza się nie ruszał. Słuchajcie. Uważam, że ten teren jest dosyć mocno zalisiony, jest pagórkowaty, jest tu sporo lisich nor, ale nie spodziewam się efektów. Ja nie mam pojęcia, jak podejść do pracy z kamerzystą, także Kamil, naprawdę olbrzymi podziw dla ciebie,
że dajesz sobie radę. Ja po prostu nie jestem w stanie na tą chwilę się ogarnąć, no ale spróbujemy, chociaż spróbujemy, spróbować zawsze warto. Idziemy. Tak, jak wyjedziemy z Marcinem albo z innym kolegą, że przez cały dzień uda się strzelić 3, 2, 3, 4 lisy. No to też zależy od dnia, prawda, naszego poświęcenia, jeszcze ile czasu mamy, ale też trzeba zrobić czasami przerwę podczas takiego polowania, bo jednak trzeba się nadreptać trochę, najpierw na konia, a później piechotą. Idziemy trochę odpocząć. Jedna z przyjemniejszych, słuchajcie, części tego polowania. Posiłek. Piwko pijemy bezalkoholowe, żeby nie było 0%, ale jest specjalna okazja, bo mam dziś urodziny po prostu. Tak jest. I postanowił Marcin zrobić mi niespodziankę i browara bezalkoholowego. Pijamy. Zdrowie. Zjemy kiełbaskę. No i co? I ruszamy dalej, słuchajcie, na polowanie. Na razie wyszło lipnie, totalnie. Ale nic, może się jeszcze coś uda. Bliżej wieczora. Samochód mamy z 5 km, co nie? Będzie na pewno. Z 5 km stąd. To jest miejsce umówione. Także dojedziemy tam konno, ładujemy się, pojedziemy do domu, ale to nie będzie jakieś tam już zbytnio dla nas, zbytnio trudne. Będziemy posileni, może będzie nam się lepiej wabiło